Szczęśliwa trzynastka. I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj trochę powrotu do korzeni, do klasyki, do korzeni tego kanału, czyli noska w lesie. Bym powiedział prawie samotna noska, ale nie będzie samotna, ponieważ pojedziemy tam sobie razem z Moniką. Na pewno jakąś innowacją w temacie będzie to czas, w którym ruszamy. Mianowicie ja będę ruszał o 23, żeby Monikę zgarnąć o 24, bo o 24 o północy kończy pracę. To byłby jeden powód dlatego, dlaczego jedziemy o północy, dopiero wyruszamy, a drugi powód taki, że mamy 19 lipca i było uber, po prostu gorąco, było 35 stopni w ciągu dnia, jakakolwiek aktywność terenowa, chodzenie po lesie i czynności obozowe w takiej temperaturze byłyby przynajmniej męczące, niefajne, jak i być może nawet niebezpieczne dla zdrowia, dla osób w naszym wieku. Więc jest 23, ja powoli będę ruszał, o 24 Monika, jest taka godzina, o północy na wszelki wypadek, o północy Monikę zbieram spod pracy i jedziemy godzinkę do lasu, w okolicach pierwszej będziemy na miejscu na jakimś leśnym parkingu i ruszamy w las. W takiej temperaturze jak była dzisiaj, ja nie mam absolutnie nic naprzeciw, żeby się włóczyć nocą po lesie szukając jakiegoś fajnego miejsca na rozbicie się. A Was serdecznie zapraszam do materiału, większej fabuły nie będzie niż przygoda właśnie z nocnego marszu i nocnego rozbijania się. Plus może kilka tam ciekawostek, mam parę gadżetów, które chciałem pokazać. Zapraszam serdecznie. Jak na razie zgodnie z planem, za 15 minut północ, więc na razie zgodnie z planem po mojej przynajmniej stronie. Teraz tylko poczekam, aż Monika wyłoni się z czeluści swojej pracy i będziemy mogli zaczynać nasz śródnocną wycieczkę po lesie. Jest 18 stopni, dlatego udało mi się tak w miarę fajnie, nawet lekko spakować jak na moje umiejętności. Mam tylko mały plecak, a o schronieniach to już później na miejscu, co żeśmy sobie wybrali na tą nockę. Więc teraz tylko czekam, aż żona się pojawi z tych czeluści, tam wypłynie i będziemy mogli jechać. Ziołem. Dzięki. Co, północ. Zegarki można nastawiać. 24. I w drogę. No i udało nam się, dotarliśmy. Godzina za 5:01 w nocy. Dostałem też rekwizyt od Moniki, więc to będzie taka specyficzna bushcraftowa nocka, ponieważ no, po pracy trzeba coś zjeść, więc takie będą frykasy. Korzystamy z programu Zanosuj w lesie Lasów Państwowych, dlatego też nie ma powodu, żebym trzymał inkognito, gdzie jesteśmy i robił jakąś tajemnicę z miejsca, więc od razu miejsce zareklamuję. Jako że mieszkamy na Pomorzu, to jest moja ulubiona miejscówka, jeżeli chodzi o program Zanosuj w lesie. Znajdujemy się w nadleśnictwie Elbląg, w obrębie Mierzei Wiślanej. Konkretnie we wsi Januszyno, jako że jest ciemno i uwaga, reszta filmu też będzie prawdopodobnie ciemna, to ja wiem, że w kadrze mam tyle miejsca na mapki, że ja tutaj dodam mapkę, gdzie konkretnie jesteśmy. Bo jak wspomniałem, właśnie program jest Lasów Państwowych, dlatego go i reklamuję, i z drugiej strony mam komfort, że jako że robimy wszystko na legalu, co jest bardzo fajne, to mogę powiedzieć, że dokładnie co do metra, gdzie będziemy. Jako że korzystamy tak samo z tych programów, to niestety nie będzie bushcraftowego ogniska, ponieważ skoro z tego Zanosuj w lesie, jak wspomniałem, korzystamy, no to nie będziemy robili siary i januszostwa, żeby korzystając z gościny Lasów Państwowych jeszcze tutaj walić ogień, który jest zakazany, ale to nie szkodzi, ponieważ w ciągu dnia, jak wspomniałem na początku, jeszcze w hali garażowej było 35 stopni, w ciągu dnia ja nie wyobrażam sobie tej wycieczki, teraz to, że będziemy chodzili po ciemnicy przez las, to nie jest problem, a się zrobiło przyjemnie, bo jest 18 stopni, więc tak w sam raz, żeby się właśnie pochodzić po lesie,
nic nie zobaczyć, ale czuć ten aromat tego lasu, być może nawet chyba i od morza, żeby właśnie sobie w ten sposób się zrelaksować. Jak wspomniałem, mamy godzinę pierwsza nam dochodzi, więc idziemy szukać sobie miejscówki. Do przejścia mamy nie tak dużo, z tego co patrzyłem, to jest w okolicach do 1,5 km. No to hop siup. Idąc tak przez las, to od razu mi się też przypomina odpowiednio dobrana filmografia, bo ostatnio zawsze do jakiegoś tam typu wycieczki są filmy albo seriale, które mi się kojarzą. Tak w tym wypadku na pewno fajnym serialem jest Kierunek Noc. To chyba na Netflixie oglądaliśmy. Mhm. Fajny chyba, chociaż teraz mamy za dużo platform. Ja subskrybuję wszystko. A ja miałem dużo wolnego czasu, więc mogłem oglądać. W każdym razie idea jest taka, Kierunek Noc. Jest to serial... Chodźmy. Idziemy. Jest to serial produkcji europejskiej, belgijskiej, jeżeli się nie mylę. Klimat oczywiście jest post-apo, mój ulubiony. Idea jest taka, że na Słońcu dochodzi do jakiegoś gigantycznego rozbłysku, który z jednej strony ma prawo mieć miejsce, by nam posmażył satelity, bo mieliśmy takie zjawisko, to się nazywało zjawisko Carringtona pod koniec wieku, w drugiej połowie wieku XIX. W każdym razie w fabule filmu na Słońcu jest rozbłysk i każdy, kto się znajduje po stronie dziennej naszej planety, jak był dzień, to umiera, chyba że był gdzieś głęboko pod wodą albo pod ziemią, gdzieś schowany. No i idea właśnie polega na tym, że Kierunek Noc, bohaterowie lecą samolotem, wiedzą co się tam mniej więcej ma wydarzyć i cały czas tak starają się długo lecieć, żeby być po nocnej stronie Ziemi, żeby przeżyć. Więc polecam serial, fajny europejski, więc rozwiązania fabularne takie inne niż w filmach amerykańskich i na pewno wisienką na torcie będzie to, że tam gra Borys Szyc epizodyczną rolę, ale to już więcej nie powiem, żeby nie zaspoilerować. Więc Kierunek Noc, to tyle z filmografii a propos nocy, chodzenia po nocy. No i tutaj trzeba mocno trzymać pizzę. Tutaj trzeba mocno trzymać pizzę, bo doszliśmy do górki, na której troszkę z braku wyboru będzie pewnie można się spocić. Więc tylko się cieszyć, że nie musimy tego robić za dnia w 35 stopniach. Tam chyba coś się na nas spojrzało. No dobra, było, nie ma. W trakcie pokonywania wzgórza, które to wzgórze nie jest problemem, jak podłoże, po którym trzeba iść, czyli nasz nadmorski piach, ale za to bardzo ładnie malowniczo widać księżyc, który to postaram się moimi trzęsącymi rękami powiększyć. I ciach, moment dotarcia na miejsce. Jesteśmy tam, gdzie to mniej więcej miałem zaplanowane. Wcześniej miejsce wybrane tak, żeby nie było z trzech stron do nas dojścia na górce. I teraz kwestia tylko, ja problemu nie będę miał, bo kwestia wyboru systemu do spania. Na czym to ja skończyłem? Za daleko? Bo teraz tak, to jest kwestia teraz wymyślonego systemu do spania, ponieważ będziemy sobie spali dwa oddzielne sposoby. Weź. Czyli ja tradycyjnie będę sobie spał na swojej, albo inaczej, Monika szuka teraz właśnie drzew, żeby rozwiecić się na hamaku, ale ty musisz tam nie patrzeć, bo nie będzie widać. O.
Monika będzie szukała sobie drzew, żeby rozwiesić się na hamaku, bo będzie wisiała na hamaku i pod tarpem. Ja w te nowinki techniczne, jakieś wynalazki typu hamaki nie wierzę, więc ja mam kawałek gleby i tylko muszę znaleźć dwa drzewa, żeby sobie tarpa rozwiesić ponad moim legowiskiem. Więc pomysł pierwszy po ciemnicy teraz znaleźć właśnie takie miejsce, żeby się okazało jutro, że nie jesteśmy na środku drogi, ale chyba nie jesteśmy i właśnie najpierw rozwiesić Monikę, a później ja ze swoją glebą. Znaczy nie, no to ja sobie do ciebie zajdę, ja nie mam dużych wymagań. Mój tradycyjny system obejmuje wszystko wszędzie i o każdej porze. No tak, muszę mieć płasko, to jedyny warunek. Znaczy do 8 stopni spadku, o tyle mam przetestowane. Nie, ale teraz już jedziesz po 45 stopni przechyłu, nie? Ale mi to jest bez różnicy. A tobie tak. No to można powiedzieć, że nocne zwiedzanie ma w sobie to właśnie, że troszkę inna perspektywa zadrzewienia się rysuje niż w ciągu dnia. W ciągu dnia pewnie byśmy się kręcili dookoła siebie i byłoby wszystko widać, a teraz wszystkiego nie widać. To też za daleko, to nad urwiskiem, więc skręcę w prawo, spadnę. Urwisko, sam wybierałem takie urwisko. Urwisko jest mojego pomysłu, z trzech stron. Czyli co, możemy powiedzieć, że oficjalnie masz miejsce wybrane? Bardzo ładnie, oryginalnie, tak niezabezpiecznie, czyli tam mamy spad w dół, co chyba średnio widać, ale jak się by tam spadło, to na pewno byłoby dosyć mocno czuć. Drzewo tutaj i można się rozkładać. Ja z drugiej strony wybrałem sobie pod swoje, tu mam takie o, śliczne drzewko i tutaj mam takie płaskostopie. Płaskostopie, więc ja potrzebuję tylko dwóch drzew, tak naprawdę punktów zaczepienia, to będzie pewnie jedno tu i drugie tutaj, żeby sobie rozwiesić cięciwe czy tamtą oś od tarpa. I co, można działać. A i mówiąc, że się lekko udało mi nawet w miarę spakować, to chciałem właśnie pokazać, że to jest mój taki plecak jednodniowy. No może wygląda nieszczególnie w tym oświetleniu, ale generalnie jak na moje warunki to jest lekko. Nie zabrałem zasobnika piechoty górskiej, tylko ma tutaj wszystko i tutaj jest też woda, żeby nie było, się znajduje. Więc w ręku nic, tylko kamera i ta wspomniana i pizza. Jak na swoje zdolności organizacyjne jestem również zadowolony mniej więcej z zapakowania tego. Cały system się składa tylko tutaj właśnie z kalimaty. Tarp, który będę rozkładał jako pierwszy, a że jest nas, go nie zrecenzuję, ale to jest skarb z Didi w multikamie. I tutaj mam swój letni śpiwór, który rok temu recenzowałem z Lidla na plus 14 stopni. Warunki są ku temu idealne, ponieważ jest 18 stopni, a było, jak wspomniałem, 35. I co? Woda jest. Polar i softshell pod spodem, to czarne i zielone. I tutaj ciuchy do przebrania na noc, żeby nie iść w tych wszystkich przepoconych, mokrych. I tyle. Jak idzie rozkładanie na zboczu? Trochę jednak są za blisko, ale jakoś sobie... A ja mam poziomienice w oczach i ta ścięsiwa jest krzywo w stosunku do nieistniejącego horyzontu. To znaczy, to nie robi, że będziesz miała prawą stronę wyżej? No właśnie, próbuję to zmienić. A, żeby ta lewa była wyżej niż prawa. A, no tak. Zwis będzie niższy po jednej stronie i się wypoziomuje. To są jednak te nowinki takie. Niesprawdzone. Kasa kosztuje. Cienkie to takie, z nożem się nie położę. Można później zaryzykować, pójść nad morze. Bez gwarancji, że uda nam się wrócić z powrotem w to samo miejsce. Teraz już tak miałem, to mi się tak ciepło zrobiło. Pineski na no. Google. Widać naturę? Nie. Widać naturę? Bardziej. No. Skończyliśmy się rozstawiać, każdy we własnym układzie. Jest wesoło, godzina 2:15 po północy. No i mamy dwa rozstawienia. Jak wspomniałem, Monika ma te nowinki techniczne w postaci hamaka, więc chodźmy zobaczyć, co w modzie piszczy w Bushcraftowej. Widzisz jakąś śmiesznie ten?
Ja wiem, bo ja jestem niska, a tam jest dziura, a tu nie ma dziury, ale hamak mam prosto. A, no. Wygląda fajnie, tak czuję się w poziomie gruntu. To są układ klasyczny z Action, naszego chińskiego marketu w Pruszczu Gdańskim, który jest też sieciówką i po Niemczech jak jeździłem, to się okazało, że Actionów jest cała masa. Mamy sznurki, które powinny świecić w nocy. 8,99, nie kupujcie, to znaczy nie kupujcie, one nie świecą w nocy, a poza tym są fajnymi sznurkami jarzeniowymi w miarę, ale nie świecą. I co ty tutaj masz, jak się rozstawiłaś? Więc mamy targ z Decathlonu w kamuflażu Camo Fruity, tak ładnie się nazwa handlowa wygląda. Tarp wisi pod kątem, ale faktycznie to wygląda prosto. Więc Monika na pewno w swoim układzie zwycięży, a ja nie zwyciężę, ponieważ ma moskitierę w tym swoim hamaku. I to będzie dzisiaj będzie fajne, bo pomimo, że jest druga, to wszystkie owady się ucieszyły na widok źródeł światła. Bardzo się ucieszyły, chyba nawet bardziej niż ja, jeżeli idzie o światło. Więc tym moskitierą na pewno wygra. Wygra też oddzielenie się od gleby, ponieważ jak zobaczymy za chwilę na przykładzie naszej pizzy, mrówki się szybko dowiedziały o naszej obecności, ale to są te fajne mrówki, te pierwomrówki łagodne, więc ja ich się nie boję, że one się tam zbliżają. To nie są te rudnice czerwone, formika, rufa, które by gryzły. Idź dalej, bo cię nie widać. Które by gryzły, a nie można im nic zrobić, bo są pod całkowitą ochroną. Więc tutaj mamy rozstaw klasyczny. Masz powieszone rzeczy tak, że jakby się zaczęło padać, to chyba zmoknie? Nie będzie padać. Nie będzie padać. I możemy przejść do mojego rozstawu. Mój rozstaw jest nowy dla mnie. Ja wiem, ja to powinienem zrobić w dzień, ale znacie moją tendencję do tego, że poranków nie lubię, więc wolę opierdzielić materiał teraz, jak jest klimat nocny, a rano to się zobaczy, bo zdjęcia i przybitki to na pewno. Tarp z tego z Didi 3x3 w kamuflażu. No co to za kamuflaż? Multicam. W multicamie. Więc tutaj taki wzorowany też. Więc tak, ja mam układ po raz pierwszy dla siebie. Zrobiłem burzę mózgów sam ze sobą. Burza mózgów trwała była intensywna. Trwała jakieś 4 sekundy mniej więcej i po dogłębnym przemyśleniu sytuacji się okazało, że ja tutaj nie mam dwóch drzew, które by były jakieś w miarę fajne. Ale się okazuje, że przecież jak mam tarpa, to też mi te dwa drzewa nie są potrzebne. Więc dla mnie nowe rozstawienie, coś w stylu diament. Troszkę podwinięty, bo mnie nie jest potrzebna cała powierzchnia diamentu. I tak, z jednego rogu mam tutaj powieszone zarzewko. To tutaj mam powieszone. I następnie po przekątnej tarp sobie spada gładko na ziemię i tam jest przyszpilowany. Więc tak wygląda to na zewnątrz, a najfajniejsze jest to, jak wygląda to w środku. W środku, jak zawsze w stosunku do namiotów i tak dalej, no to tarp daje naprawdę w kosmos dużo miejsca. Nie ma co z tym miejscem za bardzo zrobić. Zaprosiłem gości, więc pewnie tutaj widać, że goście owady się ucieszyły, że jesteśmy. Z Action kupiłem za 8,99 albo bardzo podobna cena. Lampkę w kształcie lampki na baterię, więc sobie fajnie może ta dioda wisieć i nawet jak pójdziemy na plażę czy coś, to prawdopodobnie zobaczymy, dokąd mamy trafić z powrotem. Fajowe rozwiązanie. Drugie źródło światła, żeby był klimat, to mam latarnię na LEDy. To było z kolei w netto kupione 2 lata temu, chyba miałem ten materiał, jak robiłem świeczkę biedaka. Więc ta latarenka tak sobie daje radę pod kątem, że nie daje światła na dół, więc no, klimat może powiedzmy sobie jest. Nie korzystam z nimi za często, ale dzisiaj pasuje, bo jestem na lekko spakowany, miejsca mi masz nadmiar, no to dwa źródła światła latarenki dają więcej niż jedno źródło światła. Mam podłogę w postaci plandeki, myślałem, że z niej skorzystam. Być może rano mi mrówki dadzą znać, że było trzeba z niej skorzystać, ale jest fajnie, jest sucho i jest ciepło, więc tylko kadimata i na to ten leciutki śpiwór z Lidla za 69 zł z komfortem na plus 14 stopni. Plecak Uwe z Głowia jest fajny, jak robiłem jego recenzję, to wiecie, że jest fajnie zrobiony szufladowo, cała masa właśnie organizerów, przegródek i to jest moment, w którym właśnie to się zwraca. Minusem jest to, że nasza pizza, że o naszej pizzy właśnie już też tutaj lokatorzy się dowiedzieli. I no, ona nie jest wegetariańska, nie była, a teraz już na pewno nie jest wegetariańska.
której się uda uciec, to ucieknie, no a reszta będzie wkładką mięsną. Nie ma to jak smak. Szczególnie jest ten zrobiony pancerz. Chityn. No, nie ma to jak smak chityny o poranku. No, i tak by to wyglądało. Co jest też fajne w takim ustawieniu kontra nowinka w postaci hamaka, no to, że na noc jak będziemy sobie siedzieli, to ja mogę Monikę zaprosić tutaj, żeby usiadła razem ze mną i sobie pod schronieniem właśnie posiedzieć teraz w lesie, się pocieszyć naturą. W hamaku byłoby ciężej, jakkolwiek są dwuosobowe, ale chyba się tam nie śpi dwie osoby. No to bajer chyba, nie? Tak w ogóle tak raczej na serio. Się nie da dwie osoby. To jest tylko chyba dla większych ludzi, nie? No i teraz część eksperymentalna typu potrzymaj mi piwo, dochodzi trzecia, więc nie tak znowu dużo, od rozstawienia się minęło 40 minut i zaczynamy część wysokiego ryzyka, czyli zostawimy nasze obozowisko, które już z 20 metrów jest w ogóle niewidoczne, jest ciemno i no idziemy sobie nad morze, zobaczyć sobie nocne morze. Więc przy odrobinie szczęścia może uda nam się wrócić z powrotem, a przy odrobinie nieszczęścia no to do wschodu słońca zostały jakieś 2 godziny, w końcu wrócimy. Na kamerze tego na pewno nie będzie widać, ale ta mierzeja nasza wiślana jest tak wygięta, jeżeli idzie o rzeźbę terenu, że wychodzimy w kierunku morza i tam widać już powolutku na niebie czerwień wschodzącego, mającego nastąpić wschodu słońca. Więc pomimo, że mało widać, to magia w skali od 1 do 10, takie 11,5. Aha. Co, widać? Nie. Widzisz, widać to, że ty świecisz. Ło, to niedobrze. To no ja przestaję świecić. Przestań świecić. Nie świecę. I co, coś widać? Ło, teraz widać. Tam widać, że się zbliża wschód słońca. Yep. Na mojej kamerze, no pi razy oko, może coś się wyciągnie. Dobra, w każdym razie oso biega. UFO istnieje. O, fajne to jest to, ponieważ mamy księżyc i obok księżyca jest koniunkcja. Mamy też Jowisza. Wczoraj była największa koniunkcja, czyli złączenie pozorne dwóch obiektów na niebie. No, weź to ładnie teraz do oświetl. O, ostrość jest i z boku będzie Jowisz. O, tutaj ładnie widać. Patrz. Ładnie wyszło, o! Dobra, aparat... O, dobra, nie, jest okej. Okay. Dobra, aparat zrobił, księżyc widać, po prawej stronie widać Jowisza. I w mojej postaci to będzie wyglądało w ten sposób. A bo znowu ci robi takiego psikusa, tak jak... Nie, pilnuję, żeby nie robił. W zeszłym roku na urlopie... Czekaj, bo ja ci nie świecę w twarz. Teraz się świecę w twarz. W zeszłym roku na urlopie, jak byliśmy w Sudetach, zahaczyliśmy obiekty kompleksu Rize w Górach Sowich i ja tam znalazłem niemieckie UFO, czyli tam, gdzie pan H robił właśnie swoje Wunderwaffe. Jesteśmy na Pomorzu, Monika, jak schodziliśmy, mówi, tam ktoś na plaży siedzi. My wychodzimy, a widzimy tylko obiekt oświetlony takimi dyskowatymi w kształcie kuli światłami. No i chyba znaleźliśmy UFO, albo przynajmniej takie UFO gotowe do startu. Co to jest? Baywatch. To wygląda jak rakieta gotowa do startu mniej więcej, ale w każdym razie, o, widać ładnie miejscowość. To jest nowe, ja tego nie widziałem. Nasza miejscowość, w której zostawiliśmy samochód, Junoshino. Ładnie oświetlone LEDami i wygląda... W nocy, jak przyszliśmy, się nie spodziewaliśmy, no to wygląda przynajmniej jak zjawiskowo. A my teraz chodźmy sobie zamerdać, no w cieku wodnym. Rzeka to nie jest, żeby była świecka tradycja, ale możemy iść zamerdać ręką w morzu. Morze, nasze polskie morze. Niby szału nie ma, woda i piach, ale magia, jak jesteśmy tu na miejscu, to jak najbardziej występuje. Aż przypomina nam się nasz luty, nie? Ostatnim razem byliśmy w lutym na grupowej imprezie. O, agresywna ta woda.
Cieplutka. Bardzo cieplutka. Co? W miarę, w miarę? No, lepiej. Lepiej. Dobra. Już? No, od minuty. No. No to w tych pięknych okolicznościach przyrody znaleźliśmy taki fajny zamek, żeby było klimacie. Z tyłu będą fale. Mam nadzieję, że to będzie brzmiało romantycznie i nie będzie przeszkadzało w nagraniu dźwięku. No to żeby się tak pochwalić, co nowego ze sprzętów u mnie, to jako początkujący fascynat noży, tak od kilku lat, to mam swój pierwszy customowy nóż, kolega mi zrobił, więc to się mogę pochwalić. Jakkolwiek, że nie ma specyfikacji i instrukcji obsługi, to nic więcej o nim nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że jest zrobione od serca i specjalnie dla mnie. Ale co się też okazało, aż tak nie spodziewałem takiej petardy, jeżeli idzie o wrażenia własne, to drugi kolega zrobił dla mnie pochwę i to taką właśnie też customową od siebie. I powiem tak, jeżeli dostanie noża, zrobiło mi w jakiś sposób mega mocny, to dostanie takiej pochwy do tego noża, to zrobiło mi drugie 50%. Więc te dwa obiekty połączone razem, to naprawdę fajna satysfakcja z posiadania właśnie jakiegoś takiego noża, który no, nie został kupiony z paragonem z półki sklepowej. Czuć energię tych ludzi, którzy to robili i mówię, to mi mega robi. Jakbym się nie interesował nożami, a dostał taką pochwę, no to na pewno bym chociaż kupił taki nóż, żeby sobie godnie to nosić, bo powiem tak szczerze mówiąc właśnie, że to jest moment, w którym tak człowiek czuje, że ma coś nie tylko funkcjonalnego, ale coś, co jest no, mega petardą, jeżeli idzie o ozdobę. Kapitalnie to wygląda. Widziałem na zdjęciach, jak robiłem zamówienie, no, to było co tam dokładnie w tym chcesz, no to tak, żeby się nóż schował, ale kurczę, produkt finalny, który dostałem, no to naprawdę cieszy oko i robi rewelacyjne wrażenie. Więc to, jeżeli idzie o chwalenie się gadżetami. Mhm. Dziękujemy Mirkowi i Marcinowi. I Marcinowi, nie? Z Pruszcza Gdańskiego i tyle z twojej prywatności. Z Pruszcza Gdańskiego, kolega, kurczę, po drugiej stronie Pruszcza mieszka. Fajne jest mocowanie podwójne, można sobie zamocować do paska i to, jak ja lubię, żeby nie było na sztywno i przyzwyczaiłem się przy mocowaniu swoich mur, które też posiadam, to luźne mocowanie do paska, że ten nóż pracuje. To się nawet jakoś nazywa, ale zapomniałam jak. Ma nazwę? Mhm. Może mocowanie szwedzkie? Nie. No, będzie napis. O, tak, będzie napis. Jeżeli znajdziesz nazwę, bo ja nawet nie pamiętam, gdzie to znaleźć. No, w każdym razie robi. To będzie jedna rzecz. Druga rzecz to taka bardziej poważna, o której chciałem powiedzieć. To tak, z racji zainteresowania survivalem, tak teoretycznie, z jednym kursem na koncie, bushcraftem, no to już praktycznie, no bo praktykujemy. No to oczywiście w obszar tego wspólnego obszaru zainteresowań no, wchodzi też ten preparing, czyli przygotowania na trudne czasy. I o ile to było takie hobby zawsze dołączone do naszej aktywności, którą sobie robimy i się gdzieś tam zazębiało, jakieś tam zapasy w domu mamy, no to trzeba powiedzieć, że ostatnie czasy i lata sprawiły, że coś, co jest, było tam, no nie wiem, taką niewinną zajawką, być może troszkę skrzywieniem, no się okazuje, że nagle robi się coraz bardziej aktualne. Podejrzewam, że jeszcze będzie ciekawie, jak teraz mamy 2022 rok, lato, że nam się ta aktywność, to zainteresowanie już naprawdę przyda. Jak nastąpią miesiące zimne, jesienne i zimowe, to pod kątem już nawet posłuchania waszych tam wiadomościach i tak dalej, na temat problemów z energią, tymi węglami i ogrzewaniem, albo cenami tego ogrzewania, no że niewinne hobby nagle zrobiło się bardzo, bardzo aktualne. I tutaj w każdym razie chciałem polecić książkę, e-booka, który został zrobiony przez Kubę Dorosza z kanału Universal Survival. On to zrobił w 2016 roku, czyli plan początkującego preppersa. To jest forma e-booka, dlatego ja tutaj sobie od razu mogę to pokazać. Czekaj. Weź sobie schowaj, masz po prawej stronie metkę przy u góry, przy szyi. Od Polara. O. Idealnie. Więc polecam ściągnąć ze strony Universal Survival. Jest książka, plan początkującego preppersa. I to ja mówię tak na serio. Jeżeli się tematem nie interesujecie zupełnie, no to macie wprowadzenie. Wiem, że tutaj większość widzów nie wpadnie przy tak małym kanale przez przypadek
i raczej jest ukierunkowana, bo się mniej więcej interesuje, no to jeżeli się tym już też interesujecie, no to jak ja sobie to przeczytałem, to jest mega fajnie usystematyzowana wiedza, fajnie zrobione listy rzeczy, o których trzeba pamiętać, albo sprawy, o których należy pamiętać, i nie jest to takie zostawione zupełnie przypadkowi. Więc mówię, no czasy się zrobiły mega niepewne i z pewnym bólem mogę powiedzieć, że cieszę się, że się interesujemy, bo nikomu czym się interesujemy od kilku lat, ponieważ no wchodzi się w takie rzeczy awaryjne troszkę mniej szybciej. Zauważamy pewne systemy, schematy działania, które się dzieją, a z drugiej strony wiemy, że tak by mogło być, dlatego no teraz może jest dobry czas, żeby jakoś tam nad tym tematem zapanować. Więc oczywiście nie przygotujemy się na pół roku w naszych tam miejskich, domowych warunkach jakiejś tam samowystarczalności, ale właśnie na takie zachwiania równowagi w postaci, że jutro ogłaszają, że znowu jest jakaś tam napad, jakaś inwazja na jakiś kraj, to żeby nie było masowego lecenia w te 2-3 dni, póki ludzie nie ochłoną, że nie możemy w Biedronce nic kupić, albo przynajmniej papieru toaletowego, to jeżeli idzie o choroby, to papier toaletowy, a jeżeli idzie o inwazję jednego kraju na drugi, to mamy problemy z zaopatrzeniem na paliwo, bo wtedy ludzie uważają, że jak kupią paliwo, to magicznie coś odczynią. W związku z tym polecam tego e-booka. Jak wspomniałem, on był w 2016 napisany, ale Kuba Dorosz z Uniwersytetu Survival też powiedział, że za ostatnie 3 lata mógł tam dużo poprawić i dużo zaktualizować pod kątem, że te sytuacje teoretycznie, o których no wiadomo, że się nie wydarzyły, więc każdy, kto się preparingiem interesował, to mógł zgadywać, no to teraz była lekkie, mamy 3 lata zaktualizowania, w jaki sposób te rzeczy awaryjne, które zaczynają się dziać, działają. No, to tak właśnie na tle tutaj wschodzącego słońca i morza, to chciałem właśnie to też polecić. Ciao. Magia nocnego przebywania gdzieś się ulotniła. Magia się ulotniła, ale pojawiły się, parawany się pojawiły.